Co do kur... Jak? To ja. Zapewne zastanawiacie się, jak znalazłem się w tej sytuacji. A więc wszystko zaczęło się 2 tygodnie temu od mojego świetnego planu. Stworzenia Army Żab. Wiem, co sobie o mnie myślicie. Głupek na serwerze bez zasad, gdzie dosłownie każdy i wszystko może cię zabić, chce zrobić armię z małych, niegroźnych płazów. I wiecie co? Macie rację. Patrząc w przeszłość, naprawdę zastanawiam się, skąd taki pomysł w ogóle pojawił się w mojej głowie. Pomijając już sam fakt, że transport tych mobów jest naprawdę uciążliwy, żab samych w sobie nie da się uswoić, przez co te skaczą po całej bazie i uciekają gdzie tylko mogą. No cóż, przynajmniej udało mi się zebrać naprawdę sporo kurek szlamów do karmienia, ale te na pewno znajdą i inne zastosowanie. Tak jak pewnie się domyślacie, moja tygodniowa przerwa od wrzucania filmów spowodowana była niepowodzeniem, a w rezultacie porzuceniem właśnie tego projektu. Żeby odbudować moją dumę i godność, udałem się do pobliskiego posterunku z osadników. Chodź, chodź! I essa, Batoman! Postanowiłem rozpocząć najazd na wioskę w pobliżu mojej bazy. Na poziomie pierwszym oczywiście. Potrzebowałem tylko kilka totemów. Najazd nie sprawił mi większego problemu. Z pierwszą falą rozprawiłem się niemalże od razu. Podobnie było z drugą i z trzecią. Z czwartą falą zresztą też. Dopiero ostatnia fala najazdu dała mi porządnie w kość. O co tu ku... chodzi? W tej fali udział brało 3 przywoływaczy, w tym 2 z nich ujeżdżało dewastatorów. Początkowo nie miałem pojęcia, jak do tego podejść. Dewastatorzy mogli zdeptać mnie dosłownie w chwilę, za to przywoływacze mogli nasłać na mnie tonę weksów, zadających mi naprawdę duży damage. Kilka razy wylatywałem z wioski i przylatywałem ponownie spróbować pokonać najeźdźców. Niestety bezskutecznie. Okazało się jednak, że w swoim ekwipunku miałem kuszę, która wypadła z jednego ze złosadników. Obrałem więc nową taktykę. Atak dystansowy. Wylądowałem na jednym z wyższych drzew w wiosce i zabiłem najeźdźców jeden po drugim. Niestety w połowie najazdu mój komputer odmówił posłuszeństwa i wyłączył się. Gdy ponownie zalogowałem się na serwer, moja wioska została pokonana. Zabiłem więc pozostałych złosadników i zgarnąłem 3 totemy. A ponieważ było już naprawdę późno, załamany porażką postanowiłem pójść spać. Następnego dnia postanowiłem znowu pomyśleć nad kolejnym super odcinkiem, który mógłbym nagrać na serwerze. Pomału zaczynał kończyć mi się czas na jego zrobienie, więc zadzwoniłem do Savarsa, wraz z którym wpadliśmy na pomysł, abym zrobił 30 wyzwań przygotowanych przez niego na Anarchii SMP. No tak jak się pewnie spodziewacie, to mi się też nie udało, zadań zrobiłem zaledwie 10, ale postanowiłem, że pokażę wam to, co udało mi się zdobyć podczas wykonywania tych wyzwań. Więc do pierwszego wyzwania będziemy potrzebowali wiadra wody. Srup. Musimy teraz wykopać tunel głęboki aż do bedrocka. Dobra, to jest limit. Jedziemy, tam nie ma wody na dole. Proszę! Yes! Mamy to! Kolejnym wyzwaniem będzie zrobienie skoku na 5 kratek. Nie wiem, nigdy tego nie robiłem. No, jak widać, zwyczajnie się po prostu tego nie da zrobić. Ale mam na to pewien sposób. Skaczemy. Skok wykonany. Weźmy ze sobą kilka wiader. A wiadra potrzebne są nam, ponieważ naszym kolejnym wyzwaniem będzie zebrać każdy rodzaj aksolotla pospolitego w grze. Oprócz oczywiście rzadko niebieskiego, bo na to czasu nie mam. Aha, to super Lush Cave. O, jest. Żółtego już mamy. Brązowy również. Ty, jak to idzie? Już mamy... Czy przypadkiem kłębuszek nie jest... To się liczy? To mój odcinek, ja ustalam zasadę. Moim następnym wyzwaniem będzie wykopać 1000 kamienia, czyli najłatwiej po prostu będzie wykopać dziurę 10 na 10 na 10. Więc w ten oto sposób prezentuje się 1000 kamienia wykopane właśnie z tej dziury. Ten kamień na pewno się przyda później przy budowie bazy, więc nie warto go wyrzucać. Moim następnym wyzwaniem było zrobić 3 iron golemy. Niestety nie nagrało mi się zbieranie żelaza, ale golem numer 1, numer 2 i numer 3. Mam nadzieję, że będą chronić naszych wieśniaków i w nocy na pewno się przydadzą. Moim kolejnym wyzwaniem będzie zgromadzenie każdego koloru żaby dostępnego aktualnie w Minecrafcie, czyli żaby pomarańczowej, żaby piaskowej oraz żaby zielonej. Jak widzicie, jedną żabę pomarańczową udało mi się już zgromadzić, tylko teraz będę musiał przetransportować ją do domu. Idziemy po następną żabę. Several months later. Powiem tak, transportowanie tych zwierząt poza wiadrami jest naprawdę uciążliwe. Okej, mamy tutaj dżunglę. Oznacza to, że dla przykładu w tym miejscu możemy tutaj umieścić nasze kijanki. 15 minutes later. Chodź. Teraz obie żaby przetransportujemy do naszej bazy. Ale gdzie ty biegniesz? Tomorrow. Nasze zielone żaby kijanki się już wykluły i dostaliśmy achievement! Zaprowadźmy jeszcze tylko szybko do bazy. I oto kolejne wyzwanie na naszej liście, uważam za wykonane.
Brzama, Jezu, jaka ty ładna jesteś. Moim następnym wyzwaniem będzie zdobycie każdego barwniku w grze, zaczynając od tych najłatwiejszych, czyli od czerwonego, żółtego, pomarańczowego, białego, niebieskiego, jasno-niebieskiego. No kaktusa niestety będziemy musieli poczekać na zielony barwnik odrobinę. Różowy, fioletowy. Z dżungli potrzebujemy zabrać jeszcze jedno nasiono kakaowca, barwnik zielony, limonkowy oraz finalnie cyjanowy. To są wszystkie barwniki w grze, więc kolejne wyzwanie można uznać za zaliczone. Kolejnym wyzwaniem na mojej liście będzie zdobycie staka jakiegokolwiek jedzenia, a ponieważ kręci się tutaj dużo owiec, to możemy zebrać stak właśnie baraniny. Stak jedzenia zdobyty. Gdy wrócimy do bazy, przepalimy go. Następnym wyzwaniem na mojej liście jest zbudowanie 360. Kolejnym moim wyzwaniem jest przespać się. Po tych kilku porażkach i super pomysłach zrobiłem sobie przerwę od serwera na przemyślenie mojego życia. Myślałem przez chwilę, nic nie wymyśliłem. Głupio mi było z powodu porzucenia tych pomysłów i chciałem zrobić coś ciekawego, bo ten odcinek to trochę takie darmowe spanko. Przyznajcie się, ilu z was zasnęło na tym odcinku? Nie śpi, przecież widzę, że śpisz! Gdy wbiłem ponownie na serwer, po tygodniowej przerwie, napisał do mnie Piachu, czyli nowy gracz Anarchii. Chciał, abym zobaczył jego bazę i budowlę, którą dla mnie zrobił. Teraz, gdy przeglądam te wiadomości, naprawdę wyglądało to trochę susi, ale moja uśpiona czujność i chęć zrobienia dobrego kontentu nie powstrzymała mnie przed zgodzeniem się i poleceniem na podane mi przez Piacha kordy. Niestety, tak jak się spodziewałem, na miejscu czekała mnie dość niemiła niespodzianka. Nie zginę. No tu jest woda. Masz wodę. Okay, łóżko. Wszystko mam. Tutaj w ogóle są fajne cave'y, chyba axolotly są, więc... Dobra, to... poczekaj tu, chodź tu. Ja szybko ci tutaj dam, czekaj, weź. O, dobra, tylko... tylko żebym jeszcze miał miejsce, żeby to... Ja o tym wiedziałem! Większość moich itemów wybuchła. Na szczęście moje axolotle, puszek, okruszek, kłębuszek i bumbi przeżyły. A do bazy przyniósł mi je Afik. Próbowałem Wtedy zacząłem odrobinę panikować. Zostało mi jedynie 5 serc, z którymi próba zdobycia chociażby żelaznych itemów zakończyła się utratą następnego serca. Oznaczało to, że jeszcze 4 pomyłki i moja przygoda na Anarchii zakończy się w tym miejscu. Bez itemów, z 4 sercami, stojąc na środku bazy, zadałem sobie wtedy jedno pytanie. Co do kur... nie to. Co dalej?